trochę sobie za bardzo oddaliłem tą klamkę hamulcową od kierownicy. Niewygodnie. Niewygodnie mi się hamuje. A teraz nie mam możliwości dokręcenia, bo na superglue wkleiłem ten czujniczek od hamowania. Najwyżej oderwę to i dokręcę śrubkę. Chociaż w sumie klocki się dotrą, to klamka się przybliży. Chyba. Ale jest wiatr. Pogoda się zmienia z minuty na minutę. Znaczy nie pada, nie? Mam nadzieję, że nie będzie. Ale raz jest zachmurzone, raz normalnie czyste niebo i słoneczko. Króciutko. No, a odnośnie dzisiejszej pracy, z racji żeglowo nie bardzo się popisało ostatnio, przegrało walkę z wolcikiem 5-2, to dzisiejszy dzień postanowiłem, że będę jeździł na wolcie, a jutro na oberku. No chociaż tak jeżdżę już 12 minut i zamówienia żadnego nie ma. Jadę jeszcze w stronę rynku. Jak do 15 minut nie wpadnie, to jadę znowu na obie. Włączę Ubera i niech się biją o mnie, nie? Jak włączę obie, to wszyscy naraz zamówienia wysyłają. Trochę na pełnej w ten zakręt szedł. A jak do końca tygodnia dalej będzie pytać z zamówieniami na tym wolcie, jak nie tym Uberze, pod kule ogon i przeprosimy się z głową. Ja ani razu złego słowa na nich nie powiem. Przejechałem połowę miasta i lipa. A cóż tam jest tyle ludzi? Wiesz, to jest czwartek, a nie sobota. Dziesięć minut, dalej nic. Coś mi się tu pokazuje, że ruch w obszarze spokojnie. Ale co, że jest mało aut, kurde, na ulicach, czy nikt żarcia nie zamawia? Jak to chodzi o żarcie, to gdzie ja mam jechać, żeby było niespokojnie? Nic na tej mapie nie jest pokazane. Nie no, to musi chyba chodzić o obszar zamówień, że jest spokojnie. Bo pod względem ruchu samochodowego to w Krakowie nigdy nie jest spokojnie. Dobra. Pół godziny minęło. To nie ma sensu. Włączam Ubera. Znowu będzie chciał jakieś profilowe robić? Czy odpali od kopa? Ruszył. No dobra, czekamy.
Najlepsze zwierzęta i motyle. Najlepsze motyle po prawej stronie. Spoko. O 16.45 otwiera się grafik na Glovo. Ja sobie zaklepię te godzinki jednak. Miałem przynajmniej tydzień pojeździć, ale to nie ma sensu. Co, bez powietrza jeździ? Nie wiem, co jest grane, w ogóle nie ma zamówień. Ostatnio jeszcze nie było ciągłości, a dzisiaj to w ogóle nie ma zamówień. Chyba przesadziłem trochę z szerokością opony. No, przy depnięciu troszkę ma odchyło i trzał ramy. No, przypalił się na 2-4. No, takie coś mi się w ogóle odechciewa jeździć. Za chwilę piznę i pójdę do domu. Marnuję tylko czas. Dobra, pokręcę się te 20 minut tu po Kazimierzu jeszcze. Proszę. Jak dalej nic nie będzie, to jadę do Żabki, do domu. Żebym tego Glovo kalendarza nie przegapił. Uberek dał zamówienie z placu nowego. Nie dowierzam. Jakieś chyba jaja. Odpaliłem aplikację Glovo, żeby sobie klepnąć kalendarz i nagle Uber zamówienie znalazł. Przypadek? Nie sądzę. F5 Uber. No jeszcze minutkę, dwie już wychodzę z pieca. Dobra, okej. Okay, no. No i lecę na Bajeczną. Spoko. 3 km. Nie no, ale jak miałem zamówienia? Patrzcie, ile ich jeździ. Deski to nie ma ulicy, żebym ja nie miał jakiegoś kuriera.
tu pokazuje, że mogę nad Wisłą jechać. To Gitwalbana. Przynajmniej do Dąbia dotamy. Nawigacja robi roboty. Na tej bajecznej to ja byłem w sumie już z czterema zamówieniami, mi się wydaje, spokojnie. Ale jakby mi przyszło jechać bez map, to przy bym nie trafił. No, tam czarne chmury. A je właśnie widziałem, jak z domu wyszedłem. A z drugiej strony właśnie słoneczko i... Zastanawiałem się, czy nie wrzucić kurteczki przeciwdeszczowej do plecaka. Już mi się trochę sprawa rozjaśniła, gdzie to może być. Jest tu zaraz po prawej stronie. W sumie można powiedzieć, że prawie za tymi blokami na wprost. I w prawo. Pani ma zamówienie, nie? Tak, do mnie. A na jakim imię? Elena. Okej. Okay. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No, pani widziała, że się kręcę w kółko. Po osiedlu nie mogę trafić, to wyszło przed budynek. No i dobra, co dalej? Co, godzinka minęła, a ja mam zrobione jedno zamówienie za 17.34. Z tego uwalą mi za 3-4 zł jeszcze. Przejęliśmy 14. No. Jest dobrze. No nie wiem, co robić. W rynek nie wiem, czy jestem zjechać. Tu koło galerii przejechać. No nie jadę tutaj, zobaczę. Nie wiem, może spróbować tego Ubera i Wolcika, ale trochę później. Od 18, może do 21. O kurwa. Co to się odbywa? Gdzie jest Grzegorz? Gdzie jest Grzegorz? Dziękuję.
Boczny wyjej to konkretnie. Zarobiłem 13, rozjebałem 33. No profit dzisiaj. Nie, to nie wiem, może za szybko odpuszczam, ale to drugi dzień już takie cyrki. Wziąłem ten grafik naglowo jeszcze na 3 dni od poniedziałku do środy. Zobaczymy, jak nagle, bo też taka pyta będzie, to odpuszczamy. I zobaczymy się na jesień. Narka.